Przed nami temat aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa. Cóż to takiego jest ta aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa? Ano wyobraźmy sobie tak, że mamy przestrzeń omega, która składa się z jakichś tam n zdarzeń elementarnych, jednakowo prawdopodobnych, no i niech zdarzenie losowe A będzie zawarte w tej przestrzeni. W takim przypadku, przy tych założeniach, każdemu zdarzeniu losowemu A przyporządkowujemy liczbę P od A, zwaną prawdopodobieństwem zajścia zdarzenia A, która spełnia następujące aksjomaty. Podobieństwo tego zdarzenia jest większe równe od zera. Myślę, że pewnik dla większości z Was. Drugi aksjomat to jest, że prawdopodobieństwo całej przestrzeni to 1. Należy to rozumieć, że prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego to 1. I aksjomat trzeci mówi o tym, że prawdopodobieństwo sumy zdarzeń równa się sumie prawdopodobieństw zdarzeń, ale bardzo ważne założenie, zdarzeń wykluczających się. Czyli te zdarzenia A i B nie mają części wspólnej. Zdarzenia wykluczające się, inaczej rozłączne zbiory kiedyś mówiliśmy, czyli one nie mają części wspólnej. Więc coś takiego mamy. A więc prawdopodobieństwo jest pewnym przyporządkowaniem, czyli pewną funkcją, która spełnia takie trzy aksjomaty. Warto tutaj przypomnieć troszeczkę własności prawdopodobieństwa. Mianowicie wiemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego jest równe 0. I bardzo ważne jest tutaj taka własność, że prawdopodobieństwo dwóch dowolnych zdarzeń jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń pomniejszonej o prawdopodobieństwo części wspólnej. Niesamowicie ważne twierdzenie, ważna własność. Teraz od razu zobaczmy, jak ona się ma do tego aksjomatu trzeciego. Bo to jest troszeczkę podobne, tak? Lewe strony są takie same, a prawe strony są inne. Ale w aksjomacie mamy powiedziane, że te zdarzenia wykluczają się. A skoro się wykluczają, to znaczy, że częścią wspólną jest zdarzenie niemożliwe, prawda? Czyli zbiór pusty, tak mówiąc bardziej wizualnie. A wiemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego jest 0. Zatem, gdyby te zdarzenia A i B się wykluczały, to tu by było równe 0, ten element, i mielibyśmy trzeci aksjomat. Czyli tak naprawdę o ta własność jest bardziej ogólna niż trzeci aksjomat, ponieważ dotyczy dwóch dowolnych zdarzeń. Dlaczego to odejmowanie tutaj jest? No to myślę, że mając doświadczenie w takim praktycznym liczeniu prawdopodobieństw, jeżeli sobie wyobrazimy dwa zdarzenia AB i jeżeli byśmy chcieli obliczyć prawdopodobieństwo sumy tych zdarzeń i zobaczmy, one tutaj mają część wspólną, i gdybym ja napisał tylko w ten sposób jak tu, to byłoby źle. Dlatego, że tą część wspólną ująłbym dwa razy. Raz w zdarzeniu A, raz w zdarzeniu B. Dlatego odejmuje się tę część wspólną, żeby nie zdublować niepotrzebnie wyników, czy liczby zdarzeń. Dobra, trzecia własność też znana, że prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 1 odjąć prawdopodobieństwo zdarzenia A'. Czyli jest to prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Oraz jeszcze jedno możemy tutaj sobie dorzucić, że jeżeli mam zdarzenie A zawarte w zdarzeniu B, to prawdopodobieństwo zdarzenia A nie może przekroczyć prawdopodobieństwa zdarzenia B. Przejdźmy zatem do zadań. Teraz zadania wykorzystujące te własności prawdopodobieństwa, czy te aksjomaty, one będą takimi zadaniami teoretycznymi. Nie będzie tutaj opisana jakaś sytuacja, jakieś zdarzenie losowe, że coś losujemy i tak dalej, tylko po prostu będą jakieś tam symbole, jakieś prawdopodobieństwa podane i trzeba się będzie po prostu pobawić tymi prawdopodobieństwami. I mamy takie zadanko. Dane są dwa zdarzenia, zobaczmy, że należą do przestrzeni omega, bo to zawsze będzie podane. Wiadomo, że prawdopodobieństwo sumy to 1/2, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest równe prawdopodobieństwo iloczynu tych zdarzeń równe 1/3, a my mamy obliczyć P od B oraz P od B minus A. Proponuję takie zadania wyobrażać sobie na rysunku, bo wzory i aksjomaty są do dyspozycji, ale zdarzenia to zbiory, prawda? A jak zbiory, to ja mogę te zbiory zawsze sobie w jakiś sposób zilustrować. No i teraz spróbujmy, co by tutaj było. To całe nazwijmy przestrzenią omega
I rysunki będziemy zazwyczaj robić tego typu, że nie wiemy, czy zdarzenia A i B mają część wspólną, czy nie mają, więc zawsze rysujcie nachodzące na siebie. No tutaj oczywiście my widzimy, że one mają część wspólną, bo jakieś prawdopodobieństwo części wspólnej jest, ale gdyby nawet tego nie było, to w ten sposób to zakładamy. I teraz bardzo fajna rzecz. Każdy z tych obszarów oznaczmy sobie takimi literkami X, Y, Z i W. Czyli to są tak jakby rozłączne moje zdarzenia, a jak są rozłączne, to mogę traktować je też jako prawdopodobieństwa. I teraz popatrzmy. Ja mam coś takiego. Mam dane prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, które jest 0,5. Mam dane P od A, które jest 1/3, tak sobie teraz tutaj rozpiszę to troszeczkę dokładniej. P od A i iloczyn B też 1/3, a mam obliczyć P od B i P od B minus A. Te dwie rzeczy mam policzyć. Stosując taką metodę tego rysowania, zobaczmy, co ja wiem. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń to 1/2, tak? Czyli x plus y z naszego rysunku to jest 1/2. Prawdopodobieństwo i plus z jeszcze oczywiście. X plus y plus z, bo to są to zdarzenia A, B. Dalej, prawdopodobieństwo zdarzenia A to 1/3, czyli x plus y to 1/3. Prawdopodobieństwo części wspólnej to 1/3, czyli y widzę, że jest równy 1/3. Oczywiście w razie, gdyby mi zabrakło jakiegoś równania, to pamiętajcie, że z takiego rozumowania mamy zawsze w rękawie jedno równanie zapasowe albo uzupełniające, jeżeli będzie potrzeba je wykorzystać, że w sumie wszystkie te cztery zdarzenia muszą dawać 1, bo dają całą przestrzeń. Teraz zobaczmy, co my mamy policzyć. Mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia B, czyli będzie to nasze y plus z, oraz mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia B minus a, no to B minus a, jak odejmę od BA, to mi zostanie z. I teraz, jak ja z tego układu powyliczam sobie te wszystkie literki, no to potem to czysta przyjemność, żeby te klocki poukładać. Rozwiązanie tego układu jest zazwyczaj banalnie proste. Mianowicie, z drugiego równania już od razu widzę, że x się równa 0. No, to było widać tutaj też na początku, bo skoro a jest częścią wspólną, to tego x tak jakby nie ma, ale tak jak mówię, to jest w tym zadaniu, a w innym już wcale nie musi tak być. No i, czyli teraz wstawiając do pierwszego, otrzymuję 0 plus 1/3 plus z i to się równa 1/2. Czyli otrzymujemy z jest równe 3/6 minus 2/6, czyli to się równa 1/6. No i teraz tak, mam z i potrzebuję tutaj, tutaj już mam, zobaczmy, p od b minus a to jest z, czyli tu już mogę wpisywać 1/6. Natomiast tu mam y plus z. Y to było 1/3 plus 1/6, no to będzie 2/6. Plus 1/6, czyli 3/6 to jest 1/2. No i w ten sposób mamy pięknie wszystko rozpracowane. Oczywiście można tutaj sięgać do tamtych wzorów i na przykład P od B można obliczyć z tej własności prawdopodobieństwa sumy zdarzeń. Zobaczmy, to tak tutaj pokażę, gdyby ktoś chciał, bo oczywiście, która metoda lepsza? Tak, z której przede wszystkim wyjdzie odpowiedź prawidłowa i ta, w której czujemy się pewnie. Teraz popatrzmy, jeżeli ja do tej własności popodstawiam to, co tam mam dane, czyli tutaj 0,5, p od a to jest 1/3, p od b szukam i odjąć p od a iloczyn b to jest też 1/3, no to bardzo szybko widzimy, że p od b to jest 1/2. A więc ktoś powie, że o, znacznie szybciej. No w tym przypadku szybciej, ale potem może się okazać, że będziemy mieli problem z tymi zdarzeniami B minus A. I kolejne zadanko. Znowu mamy dwa zdarzenia, mamy sporo danych, może wobec tego wypiszmy, że P od A to od razu 0,12, P od B prim to 0,7 i tu uwaga. Jeżeli będziecie mieli podane prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, w tym przypadku do B, to proszę sobie od razu pisać, że P od B to jest w tym przypadku 0,3.
bo to pewnie będzie przydatne. P od A suma B to się równa 0,4, a my mamy policzyć. P od A iloczyn B, P od A odjąć B oraz P od A prim iloczyn B. No i teraz tak, jeżeli byśmy chcieli wykorzystać tą własność, że P od A suma B jest równe P od A plus P od B minus P od A iloczyn B, no to popatrzmy, mam P od A, mam P od B, mam sumę, czyli miałbym to, to i to, bez problemu wyliczę to. Można sobie to wyliczyć, ale widzę dalej, że mam takie zdarzenia jak A odjąć B, A prim iloczyn B, więc i tak muszę spojrzeć na to zadanie bardziej ogólnie, dlatego proponuję znowu narysować sobie całą przestrzeń omega i w tej przestrzeni są dwa zdarzenia A i B. Nie możemy ich oddzielać osobno, bo być może mają jakąś część wspólną, więc warto założyć i trzeba, że one mają. A jeśli nie mają, to Wam w obliczeniach wyjdzie, że tam będzie ten Y0. I teraz, na dzień dobry mogę napisać, że suma tych wszystkich obszarów to jest 1. Następnie zobaczmy, co my tu mamy. P od A to 0,12. A się składa z X i Y, czyli X plus Y to 0,12. P od B to 0,3, czyli Y plus Z to 0,3. Dalej, prawdopodobieństwo sumy to 0,4, czyli X plus Y plus Z to 0,4. No i teraz my będziemy tutaj musieli powyliczać pewne te wielkości. To może zamiast rozwiązywać ten układzik, to może najpierw zobaczmy, jakie literki ja będę tutaj potrzebował. Prawdopodobieństwo A suma B to jest u nas literka Y, bo to jest część wspólna. A odjąć B, no to jak od A odetnę zbiór B, czy zdarzenie B, otrzymam X. No i tu jest najciekawiej, A prim iloczyn B. No i może naszkicujemy sobie. A prim to jest wszystko, zobaczmy, to co jest poza A, prawda? Wszystko, co jest poza A i ma to być część wspólna ze zdarzeniem B, bez zakreślam w drugą stronę. Mogę użyć kolorów, no ale wolałbym nie używać kolorów i widać tutaj, że tą częścią wspólną zdarzenia A prim i B będzie ten obszar oznaczony literką Z. A więc zobaczmy, o to co tutaj jest, to jest wręcz przyjemność sobie narysować, bo to się bardzo szybko i ładnie widać na rysunku. Widzimy, że potrzebuje literek X, Y, Z, no to spróbujmy rozwiązać nasz układ. Teraz zobaczmy, jak go rozwiązać, ten układ. No mam na przykład, że Y plus Z, czyli o to, jest 0,3, a więc mam X plus 0,3 jest równe 0,4, więc X już mam 0,1, o. I już to sobie mogę wpisywać 0,1. Już mam odpowiedź częściową. Teraz potrzebuję Y osobno. No to popatrzmy tutaj. Jak wstawię sobie do drugiego równania za X 0,1, czyli będę miał 0,1 plus Y równa się 0,12, no to widzę, że Y to jest 0,02. I już tutaj sobie piszę 0,02. No i brakuje mi jeszcze Z. No to tutaj zobaczmy, w drugim mamy równanków, o w tym w trzecim zasadzie, że tu jest 0,02 plus ile, żeby było 0,3, no myślę, że w pamięci Z to jest 0,28. A więc zobaczmy, że to jest taka naprawdę układanka, wystarczy narysować sobie, powyliczać i potem. I kolejne zadanko. Wiemy tutaj sporo, że P od A prim to się równa 0,91, czyli P od A to się równa 0,09. Wiemy, że P od A iloczyn B, czyli prawdopodobieństwo to 0,01. Wiemy, że prawdopodobieństwo sumy to 0,21. A mamy poobliczać. P od B. P od, no i tutaj mamy takie fajne B, odjąć A iloczyn B. I tutaj mamy też fajne, może nawet nawias kwadratowy sobie zastosuję, A suma B odjąć A iloczyn B. O.
No i tutaj jakbyśmy się chcieli bawić tymi wzorami z własności prawdopodobieństwa, aksjomatami, troszeczkę byłoby kłopotów, mogłoby być, bo nie mówię, żeby było. Natomiast zobaczmy, jak posłużymy się tym rysunkiem, jak wszystko pięknie samo nam zacznie wychodzić. Czyli znowu, zakładam sobie, że tu mam zdarzenie A i B, oczywiście X, Y, Z, W, cała przestrzeń to omega. Tradycyjnie piszę od razu, że suma tych wszystkich elementów to jest 1, bo tu mówimy o sumie prawdopodobieństw. No, ja tu wykorzystuję jeden z aksjomatów, bo te zdarzenia X, Y, Z, W, one są rozłączne, więc licząc prawdopodobieństwo ich sumy, mogę przejść na sumę prawdopodobieństw, więc jest to w pełni uzasadniona metoda, gdyby ktoś chciał sobie tutaj dociekać, czy metoda jest słuszna. Jak najbardziej. I teraz zobaczmy najpierw, co mamy w danych. P od A to 0,9, czyli X plus Y to jest 0,09. Dalej, prawdopodobieństwo iloczynu to 1/100, a iloczyn u nas na rysunku to jest Y. Suma, czyli tutaj prawdopodobieństwo sumy tych zdarzeń, no to X plus Y plus Z i to się równa 0,21. To są informacje, które możemy wyczytać z treści zadania. Natomiast teraz zobaczmy, co my mamy policzyć. My mamy policzyć P od B, a będzie to literka Y plus Z. Teraz tutaj mam obliczyć prawdopodobieństwo B odjąć A iloczyn B. Więc A iloczyn B to jest Y. Jak ja mam od B odjąć Y, no to mi zostanie sama literka Z. I zobaczcie, bez wysiłku robię to na tym rysunku. To jest klasa pierwsza, dosłownie początki matematyki w klasie pierwszej. Teraz zobaczmy tutaj. A suma B to są literki X plus Y plus Z. I jak ja mam tutaj odjąć A iloczyn B, a iloczyn B to jest Y, więc widać, że mi zostanie X plus Z. A więc to tak należy tak rozumieć, po prostu tymi literkami się bawić, tymi obszarami, wtedy pięknie to wyjdzie. Dobrze, już wiem, które literki mnie interesują. Zresztą tutaj powiem Wam z doświadczenia i tak ten układ trzeba w jakiś sposób rozwiązać i tak. No to zobaczmy. Y to 1/100, więc myślę, że bez problemu wiemy już, że tutaj X to jest 0,08. I teraz brakuje mi jeszcze Z. No to widzę, że tutaj jest X plus Y to jest 0,09 plus Z i ma to się równać 0,21, czyli Z to się równa 0,12. Mając już wszystkie X, Y i Z, mogę uzupełniać to, co trzeba było, czyli Y plus Z. Y to 1/100, Z to 0,12, czyli mamy 0,13. Drugie to było Z, czyli 0,12 i X plus Z, czyli X to było 0,08 plus 0,12, no to będzie się równało 0,2. I całe zadanko pięknie rozpracowane, pięknie zilustrowane. Myślę, że każdy widzi to, co trzeba. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja to równanie pierwsze tak sobie dopisuję, ale jak na razie jeszcze z niego nie korzystałem. Także nie musicie wyliczać tego W, jak nie ma potrzeby. Ale zawsze przypominam o takim czymś, o tym równaniu, bo czasem coś brakuje, więc warto wziąć pod uwagę. Mamy takie zadanko, że o pewnym zdarzeniu A zawartym w przestrzeni omega wiadomo, że P od A' jest większe równe 0,9. Wykazać, że, czyli to będzie nasze założenie, wykazać, że dla dowolnego zdarzenia B zachodzi taka nierówność. P od A iloczyn B jest mniejsze od 0,2. Dowód. Skoro P od A' jest większe od 0,9, to P od A będzie mniejsze od 0,1. No oczywiście też jednocześnie większe od 0, no bo prawdopodobieństwo musi być większe, no nawet bądź równe 0. I teraz tak. Przyjrzyjmy się dokładnie. Jeżeli P od A jest mniejsze od 0,1, to wiemy, że 0,1 jest na pewno mniejsze od 0,2, prawda? A
Jeżeli zdarzenie P od A jest mniejsze od 0,1, to wiadomo, że każda część wspólna, która z tym zdarzeniem A zachodzi, jest na pewno też mniejsza od 0,1. Ona nie może absolutnie przekroczyć tej wartości, ani się z nią równać. Czyli tym bardziej jest równa od 0,2. Także taki króciutki dowodzik, co należało dowieść. Mamy teraz obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia warunkowego, czyli P od A pod warunkiem, że B, jeśli wiadomo, że suma tych zdarzeń wynosi 3 czwarte, prawdopodobieństwo B 2 trzecie i prawdopodobieństwo A 1 czwarta. Więc od czego zacząć? Zacząć oczywiście od rozpisania tego wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, żeby wiedzieć, co się składa na te elementy tego prawdopodobieństwa. Jeszcze tutaj powiem, żeby spać spokojnie, że w zadaniach maturalnych będzie ten symbol opisany, żeby ktoś przypadkiem nie pomylił to z taką kreseczką, czyli z odejmowaniem, bo taka kreseczka w ten sposób to jest po prostu odejmowanie. Dobrze, no i teraz jak to możemy zrobić? Mogę to zrobić poprzez rysunek, tak jak wcześniej. I może zrobimy poprzez rysunek. Pokażę tutaj dla przypomnienia, dla utrwalenia dwa sposoby, bo zadanko dosyć szybkie. Mam zdarzenie AB. Tu mam X, Y, Z i W. I potrzebuję tak naprawdę iloczynu, czyli potrzebuję tego Y. Bo tu mam Y u góry, według naszego rysunku. Natomiast P od B to będzie Y plus Z. Z tym, że P od B mam oczywiście dane, to jest 2 trzecie. No i teraz jak to zrobić? X plus Y to będzie nasze A, to jest 1 czwarta. Dalej, P od B, Y plus Z to będzie nasze 2 trzecie, to jest P od B. X plus Y plus Z to będzie nasze 3 czwarte. Troszkę nie po kolei, no ale nic. Potrzebuję Y. No i co tutaj widzę? Wykorzystując pierwsze równanko, jak wstawię tutaj, o tutaj będę miał 1 czwartą, dodać Z równa się 3 czwarte, więc Z to będzie 2 czwarte po odjęciu, czyli 1 druga. No i nie ma problemu. Wstawiam teraz tutaj. Może sobie napiszę o tutaj obok. Y plus 1 druga równa się 2 trzecie, czyli Y równa się, może wspólny mianownik od razu, 4 szóste minus 3 szóste, czyli 1 szósta. Wstawiam tutaj 1 szóstą. Podzielić przez ułamek to pomnożyć przez jego odwrotność, czyli ostatecznie będziemy mieli 1 czwartą. Zadanie oczywiście jest na tyle tutaj proste, że wcale nie muszę wchodzić w ten rysunek, bo jeżeli mam taki zestaw danych, to mam pewien wzór, ja go teraz napiszę, czyli gdyby ktoś chciał zrobić to zadanko bez rysunku, to może. Potrzebuję tego elementu do tego wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, czyli podstawiamy. 3 czwarte jest równe 1 czwarta plus 2 trzecie minus P od A iloczyn B, czyli teraz P od A iloczyn B równa się, no i trzeba to przenieść na jedną stronę, wszystko posegregować, czyli mielibyśmy tak 2 trzecie minus 1 druga, czyli 4 szóste minus, zobaczmy, że to są te same rachunki, co tutaj w pewnym momencie występowały. Odjąć 3 szóste, czyli 1 szósta. O, czyli mamy to samo. No a dalej wiadomo, wstawić do wzoru. Także który sposób wybrać? Próbować obydwoma sposobami, raz jednym, raz drugim. Poza tym są to takie dwie odrębne metody, troszkę takie niezależne od siebie, więc warto czasem zrobić jednym sposobem, potem drugim, żeby sobie sprawdzić, czy to samo wyszło. Kolejne zadanko przed nami, czyli też taka układanka z tych klocków. Mamy obliczyć, tam było w treści zadania, bo to przykład kolejny, mamy obliczyć P od A pod warunkiem, że B, więc po rozpisaniu będę widział dokładnie, co mi potrzeba. No i na razie, patrząc na ten zestaw danych, nie mam ani jednego elementu stąd. Wobec tego spróbujmy troszeczkę to porozpisywać. Wiem, że P od B pod warunkiem, że A
To jest 3 ósme, czyli co się składa na to 3 ósme? No u góry będzie P od B iloczyn A. Ja napisałem A iloczyn B, bo to jest to samo. Iloczyn jest przemienny. Ale na dole będzie P od A. Zobaczmy i wiemy, że to jest 3 ósme. Teraz może narysujmy sobie rysunek, ale jeszcze może te dane wypiszę. I spróbujmy to zilustrować sobie troszeczkę na rysunku, żeby zobaczyć, jak te elementy, które elementy to które literki. Czyli to będzie zdarzenie A, zdarzenie B, oczywiście całość to przestrzeń omega, to jest X, Y, Z, no i jakieś tam W, uzupełnienie tego. Zakładamy zawsze, przypominam, że jakaś część wspólna istnieje. Jeśli ona nie istnieje, to w rachunkach wyjdzie po prostu, że prawdopodobieństwo tej części będzie 0. No i teraz co my mamy? Mamy, że P od A, czyli X plus Y równa się 4 dziewiąte. Teraz tu mamy A prim iloczyn B. Więc no, jeżeli ktoś dobrze widzi, no to fajnie. Ja na przykład tutaj postaram się jeszcze to przedstawić na rysunku. Kreskuję w tej chwili zdarzenie A prim, czyli wszystko poza A, czyli wszystko poza X, Y, a to jest Z i W. Natomiast część wspólna ze zdarzeniem B, no to pięknie widać, że to będzie literka Z na naszym rysunku. O, tutaj już nie będę kreślił, ale widać, że to będzie o ta część wspólna Z. Co mamy dalej? Dalej mamy P od A iloczyn B. P od A iloczyn B to jest Y przez P od A, czyli X plus Y, że to się równa 3 ósme. No i oczywiście jeszcze mamy, gdybyśmy potrzebowali, X plus Y plus Z plus W równa się 1. Zatem mamy, to jest taki nasz cały układ, tutaj wszystko połączone klamrą. Sporo danych. Mamy policzyć P od A iloczyn B przez P od B. P od A iloczyn B to jest Y, a P od B to będzie u nas Y plus Z. A zatem widzę, do których literek dążyć. No pewnie i tak po drodze wszystko będziemy sobie odczytywać czy obliczać. No dobrze. No i teraz jak sprytnie rozwiązać ten układ? Zobaczmy, tu mam X plus Y, więc wstawmy tutaj 4 dziewiąte. Czyli będę miał tak, Y przez 4 dziewiąte równa się 3 ósme. Stąd Y będzie równe mnożę przez 4 dziewiąte. Czyli otrzymam, tu się ładnie skróci, u góry 1, a na dole 3 razy 2, czyli 6. Więc Y to już jest 1 szósta. Tak, i tutaj też może wpiszę 1 szóstą, dodać. No a Z to od razu było podane 1 ósma. A zatem, gdybyśmy to teraz policzyli, no to będzie i mamy 1 szósta przez 7 24 po odwróceniu 4 siódme. A więc rysuneczek tutaj wydaje mi się, że bardzo pięknie wszystko przedstawił. Kolejne zadanie, tak, mamy wykazać, że jeżeli P od A to 0,8, P od B to 0,6, to, czyli tezę, P od A pod warunkiem, że B jest większe, równe od 2 trzecie. No i dowód. Mamy wykazać nierówność, więc może się okazać, że rysunek nie do końca nam pomoże, dlatego skorzystamy tutaj, może tak, przede wszystkim rozpiszę to prawdopodobieństwo warunkowe, że to będzie P od A pod iloczyn B przez P od B. No i teraz popatrzmy. Na dole mogę na pewno wpisać P od B, to jest 0,6. Na razie nie wiem, jaki znak o tutaj wpisać, czy równa się, czy mniejsze. No, pasowałoby mi, żeby to było gdzieś tam potem większe, równe od 2 trzecich. I teraz mogę wykorzystać wzór na prawdopodobieństwo sumy dowolnych zdarzeń. No, dlaczego akurat ten wzór? Bo mam P od A i P od B, więc zobaczę, co ten wzór, jakie informacje da mi ten wzór. Poza tym w tym wzorze występuje P od A iloczyn B, a ten element mi jest potrzebny tutaj. Czyli teraz tak, P od A suma B będzie równe 0,8 plus 0,6 i minus P od A iloczyn B, czyli P od A suma B będzie równe
1 i 4 minus P od A i loczyn B. No i teraz bardzo interesujący moment. Mianowicie wiemy, że lewa strona należy do przedziału od 0,1. Skąd to wiemy? Bo prawdopodobieństwo jest zawsze w przedziale domkniętym od 0 do 1. Ma wartości. No to skoro tu jest równość, to prawa strona też musi być w tym przedziale. A skoro tak, to najmniejszą wartością P od A iloczyn B musi być 0,4, ewentualnie więcej. Oczywiście na tyle więcej, żeby nie zrobić tutaj wartości ujemnej po prawej stronie. No i spróbujmy teraz wrócić do naszej głównego celu, czyli chcemy udowodnić, że prawdopodobieństwo to warunkowe, tak, jest większe bądź równe 2/3. No to wstawiamy. P od B, czyli ten mianownik, to na pewno 0,6. Natomiast wiemy już, że to wyrażenie P od A iloczyn B jest większe, równe 0,4, czyli mogę śmiało tutaj napisać większe bądź równe i wstawić tą 0,4. No, to jest 4/6, czyli 2/3. A zatem zobaczmy, P od A pod warunkiem, że B jest większe równe od 2/3. No i tutaj gdzieś napiszemy sobie, co należało dowieść. Wiadomo, że zdarzenia A i B są niezależne oraz P od A prim suma B prim jest równa 2/3. P od B to też 2/3. I mamy obliczyć P od A. Wiemy, że A i B są niezależne, czyli jeszcze do naszego zestawu danych dopiszmy to, że prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń to iloczyn prawdopodobieństw tych zdarzeń. I mamy coś takiego jak prawa de Morgana, które mówią o tym, że suma zdarzeń przeciwnych jest równa iloczynowi, jest równa zdarzeniu przeciwnemu do iloczynu tych zdarzeń oraz A prim iloczyn B prim to jest A suma B prim. To są prawa de Morgana, które działają w teorii zbiorów. Wiemy, że również są w logice i również, ponieważ zdarzenie jest zbiorem, więc również możemy je przenieść tutaj na nasz do rachunku prawdopodobieństwa. I teraz, jeżeli my to użyjemy ładnie tego zapisu, to mogę zrobić, że to będzie prawdopodobieństwo A iloczyn B, no i oczywiście prim. I jedźmy dalej. I teraz wykorzystamy pewną rzecz. Mianowicie wiemy, że P od A prim to się równa 1 odjąć P od A. To jest też taka własność, wykorzystywaliśmy ją już wielokrotnie. I teraz to zdarzenie w środku, ten A iloczyn B, potraktujmy jako całość. Więc zgodnie z tą własnością mamy 1 odjąć P od A iloczyn B. No i teraz popatrzmy, jaki fajny związek nam wyszedł. 1 minus P od A iloczyn B to jest nasze prawdopodobieństwo sumy zdarzeń przeciwnych, czyli jest równe 2/3. Zatem P od A iloczyn B będzie równe, no jak sobie uporządkujemy, to będzie 1/3. Ponieważ wiemy, że zdarzenia A i B są niezależne, więc mogę przejść teraz śmiało na iloczyn tych prawdopodobieństw. P od A mam policzyć, P od B było podane. O, więc teraz dzielimy to przez 2/3, czyli P od A to wyjdzie 1/2. I bardzo szybciutko zadanie wyszło. Mamy takie trzy obwody i prawdopodobieństwo przepalenia się każdej z żarówek przed upływem czasu T godzin wynosi 1/3. Czyli prawdopodobieństwo, że żarówka świeci, wynosi 2/3, tak? Czyli 2/3 to prawdopodobieństwo, że żarówka świeci. Takie hasło sobie tutaj napiszmy. Żarówki przepalają się niezależnie od siebie, czyli to jest informacja, że mamy zdarzenia niezależne i mamy obliczyć prawdopodobieństwo przepływu prądu w czasie T godzin dla każdego fragmentu. Co to znaczy? No, że tutaj wpuszczamy prąd i ten prąd ma przepłynąć, czyli przynajmniej jedna żarówka musi świecić, prawda, żeby ten prąd przepłynął.
a może i więcej, to się okaże. No i teraz rozważmy sytuację A z rysunku A. Kiedy ten obwód przepuści prąd? Wtedy, gdy będzie świeciła żarówka trzecia, ta u góry, czyli żarówka trzecia ma świecić, lub będzie świecić żarówka pierwsza i żarówka druga. Czyli zobaczmy, żeby ten obwód pierwszy zadziałał, w sensie, że tu prąd wpływa i tu wypływa, to prąd może iść oczywiście albo tym obwodem, albo tym. Czyli jeśli prąd chce przepłynąć tędy, to musi świecić żarówka Z3. Jeśli tędy, to musi świecić Z1 i Z2. No, dajemy tutaj lub, bo może się zdarzyć sytuacja oczywiście, że wszystkie żaróweczki świecą. No i my mamy obliczyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Teraz wykorzystamy tutaj wzór. Będzie dużo własności. Ja tutaj obok napiszę, co ja będę teraz robił. Czyli będę chciał wykorzystać ten wzór. Dlaczego? Za chwilkę też powiem. O. Ponieważ ja mam tutaj sumę zdarzeń, prawda? Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń. Czyli to będzie takie moje zdarzenie A, tutaj z tego wzoru, a to będzie takie moje zdarzenie B. No i zgodnie z tym wzorem otrzymuję P od A plus P od B, a P od B to jest Z1 i loczyn Z2, odjąć prawdopodobieństwo iloczynu tych zdarzeń, czyli Z3 iloczyn Z1 iloczyn Z2. Bo dlaczego korzystam z tego wzoru? Te zdarzenia wszystkie są dowolne. Natomiast to, że są niezależne, to za chwilkę będziemy to rozpisywać. I teraz co my musimy zrobić? No my musimy zrobić tak, żeby wyodrębnić każde z tych zdarzeń. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia Z1, że żarówka Z1 świeci, to jest 2 trzecie. Prawdopodobieństwo Z2 też 2 trzecie, tak jak wcześniejśmy powiedzieli. I Z3 też 2 trzecie. No i do dzieła. Mamy prawdopodobieństwo Z3, na razie piszę. I teraz zdarzenia Z są niezależne. Zatem mogę przejść na iloczyn prawdopodobieństw. I tutaj tak samo. Prawdopodobieństwo Z3, iloczyn prawdopodobieństwo Z1, iloczyn prawdopodobieństwo Z2. Jak to mamy, to teraz wystarczy pod każde wstawić 2 trzecie. Podstawiamy 2 trzecie i otrzymujemy. Tu widzę wspólny mianownik będzie 27, to może od razu sobie doprowadzę do 27. 18 27 plus, tu będzie 4 dziewiąte, czyli 12 27 minus 8 27, czyli będziemy mieli 22 przez 27.